Cześć Wam, witam serdecznie. Słuchajcie, odcinek dzisiejszy. Zobaczcie, jak słoneczko ładnie świeci. Odcinek dzisiejszy będzie poświęcony temu, takiemu zagadnieniu, czy można zarobić na hodowli kur. Czy w ogóle jest to opłacalne? Tutaj skupimy się nie na brojlerach na mięso, tylko na nioskach na jajka. Słuchajcie, tak, w pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, za ile my kupujemy kury. Ponieważ ceny rynkowe są różne i też ciężko jest oszacować, ile powiedzmy w waszym regionie, w waszym województwie kosztują. Średnio tutaj w województwie mazowieckim można przyjąć, że jest to około 30 zł, powyżej 33 zł. 33 zł można powiedzieć, że takie nioski 16-tygodniowe można kupić. Ja na takich się skupiam, bo sam takie kupuję, jeszcze jak ta kurka ma taki, słuchajcie, mały grzebień i wtedy można na spokojnie ją trzymać. No to tak, kupiliśmy te kury. No już zaokrąglając, słuchajcie, nawet wynegocjowaliśmy, bo ja teraz mówię o jakichś cenach takich detalicznych, targowych. Tutaj te ceny mogą się wahać. Cena może wynieść od 30 do powiedzmy tych 35 zł. Kupiliśmy większą ilość, wynegocjowaliśmy te 30 zł. Czy też kupujemy właśnie z jakichś takich hodowli większych 30 zł. Razy 10 kur. Skupmy się na razie na takiej małej liczbie, żeby zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek jesteśmy w stanie z tego uciułać. No to mamy 10 razy 30, to mamy 300 zł, słuchajcie. To już 300 zł wydaliśmy na same kury. Ja już nie liczę tego, że musimy mieć kurnik. Więc powiedzmy, że ten kurnik macie. To tego kurnika nie liczymy. Normalnie wiadomo, że jest, też jest to koszt i to bardzo duży. Jeżeli byśmy chcieli go zbudować na większą liczbę kur, jeszcze w zależności czy z drewna, czy betonowy. Ok, kury już mamy. Co dalej? Teraz kwestia, czym będziemy te kury karmić. Jeżeli chodzi o samo karmienie, no to mamy do wyboru, tak jak wiecie po filmach moich, albo zboża z własnego gospodarstwa, jeżeli owe takie mamy, możemy je wtedy mieszać, albo oprócz zbóż możemy również stosować jakieś warzywa z naszego gospodarstwa lub kupować nawet w workach, słuchajcie, pasze, albo od rolnika też zboża zmieszane. Więc tak, kupując, no to burakiem się bawi akurat, kupując taki worek zapłacimy około 50 zł, teraz ceny wzrosły, więc jest to powyżej 50 zł. Musicie wiedzieć, że pasza dla kur to jest największy koszt ogólnie w całej hodowli. Czy to jest na fermach, czy to jest u nas przy takiej domowej hodowli. W większości jest to największy koszt właśnie, nie zakup kury, tylko właśnie paszy. Zaraz Wam powiem dlaczego. Średnio kura zjada, źródła podają różnie, ale ja myślę, że zjada około 150-160 gram. Tak to wygląda. Już wody nie będę liczył. Wiadomo, że woda to w jakiś sposób też koszt, no bo trzeba tą kurę jednak mimo wszystko... ta woda musi być non-stop w tych poidłach. Więc tak, jeżeli kupujemy taką kurkę, 16-tygodniówkę, powiedzmy, to ona dopiero w... handlarze mówią, że w 20 tygodniu. To nie jest prawda. Ta kura dopiero pierwsze jajeczka zacznie znosić w 21 lub 22. Teraz pytanie, ile to jajko u Was kosztuje? Czy to jajko kosztuje na rynku, powiedzmy, średnio 70 groszy, 80 groszy, 90 groszy, złotówkę może więcej, mniej? Nie wiem. Musicie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć, ile to jajeczko u Was kosztuje. Jeżeli już to wiecie, to musicie wiedzieć, że kupując właśnie taką kurkę, ona nie będzie od razu tych jajeczek znosiła. Musi upłynąć jakiś okres czasu. Na początku, w pierwszych tygodniach, te jajeczka będą małe, więc też ich nie sprzedacie za taką ilość, za tyle pieniędzy po prostu, tak? Tak jak takie zwykłe jajeczko. W zależności od tego, jak to jajko jest duże, za taką cenę w większości idzie. To też wszystko zależy, jeżeli mamy te kury zielononóżki, to jajeczko, powiedzmy, też ta cena może być większa, ale to też kwestia konsumenta, bo jedni kupią jajka za tyle, drudzy kupią jajka za tyle, dla jednych liczy się cena, dla drugich jakość. Najlepiej, żeby to jajko było jak najlepszej jakości, ale żeby cena była najniższa, tego by chciał klient, no ale tak się niestety nie da, bo utrzymanie kury też kosztuje. Dobrze, słuchajcie, mamy już zakupioną kurę, zakupioną paszę. Jeżeli, słuchajcie, też Wam powiem, jeżeli kupujecie, powiedzmy, worek średnio tak 25 kg waży, jeżeli byście kupili tonę, czy byście kupili 10 worków, to wiadomo, że wtedy można się dogadywać, zadzwonić do firmy czy gdziekolwiek i wtedy ten worek nie będzie kosztował 50 zł, tylko powiedzmy 42 zł czy 36, 7, już tam nie wnikam, jaka to firma, co to będzie. Średnio to tak wychodzi. Więc teraz tak,
kupując tą paszę, mając już tą paszę, mając to zboże, musimy jeszcze sobie policzyć, bo to też jakby ważne, koszty stałe, czyli koszty oświetlenia, koszty ocieplenia tego kurnika, ile to będzie kosztowało. To też są koszty, które my musimy wyliczyć. Musimy wziąć pod uwagę to, że kupując te 10 kur, wiadomo, że to jest ryzyko jakby, powiedzmy, biznesowe, ale kupując te 10 kur, ta jedna kura po 2 tygodniach czy po 3 może po prostu nam zwyczajnie zdechnąć. Czyli to jest tak, że nawet my wydajemy na tą kurę 30 zł, ona jest u nas 2 tygodnie, już i je, więc my ponosimy koszt i jeszcze trzeba, no po prostu ona nam zdycha, no i już 30 zł nie mamy, tak? Nic z tego nie mamy, bo nawet nie zaczęła, powiedzmy, stricte na siebie zarabiać i znosić jajka. Co do znoszenia jajek, to też macie już odcinek, nie będę się powtarzał, ale tutaj tych jajek może w zależności różnie znosić. Może znosić, jeżeli chodzi o same jajeczka, nawet do 300 jaj rocznie. Bardzo optymistyczny scenariusz, że będzie to jajko znosiła codziennie. Ja bym założył ten bardziej pesymistyczny, że to jajko będzie mimo wszystko co drugi dzień. Tak po prostu, żeby się później na tym nie przejechać. Więc tak to wygląda. Widziałem, w ogóle do nagrania tego odcinka skłonił mnie jeden youtuber, który właśnie nagrywał i też podawał ogólne koszty, rozpisał na kartce. I jakby ja to rozumiem wszystko, też mamy małe hodowle, więc nie do końca też wszystko wiemy, jak to tam wszystko wygląda. Aczkolwiek myślę, że warto o tym powiedzieć, że nie da się tak do końca na ten moment tego wyliczyć, bo to w zależności jaka kura, jaka pasza, cena paszy się zmienia na rynku, cena zboża się zmienia na rynku, także to wszystko to są koszty. Teraz rozmawiałem, słuchajcie, z jednym właśnie fermiarzem, który ma te kurniki, hoduje kury na jajka i też powiedział, że no, cena paszy poszła w górę, też musi na przykład podwyższyć cenę jajka. Jajek klatkowych, nie wiem czy wiecie, ale też był taki okres, że na rynku my tyle produkujemy jaj, niby nie powinno brakować, no ale mimo wszystko jajka wyjeżdżały za granicę, no i w Polsce też cena poszła w górę, więc od razu skupy, sklepy, wszystko podwyższyło cenę. No a my jako konsument na tym w jakiś sposób traciliśmy, więc to też jest taka cenna informacja dla Was, że zawsze, powiedzmy, warto to w jakiś sposób kontrolować i patrzeć, co się dzieje może na rynku, jeżeli Was to interesuje. Ale wracając już do tych kur, mówię, tutaj się nie da dokładnie tego wyliczyć. Trzeba założyć tak, że kupujemy 10 kur, płacimy powiedzmy te 300 zł, te kury nie będą od razu się niosły, tylko musimy policzyć, słuchajcie, im tą paszę, średnio powiedzmy te 160 gram, że ona zjada, ta kurka, dziennie, musimy policzyć im tą paszę, że one 3 tygodnie mogą u nas być, czy nawet no powiedzmy 16 tydzień, to dajmy im nawet te 1,5 miesiąca i po tym 1,5 miesiąca dopiero się mogą znosić jajeczka, więc te 1,5 miesiąca my musimy dookładać do interesu cały czas. To nie jest tak, że my kupimy tą kurę i ona będzie od razu się niosła. Nawet kura, która się już niesie, albo która się wyniosła i ma zacząć się nieść, też musi upłynąć jakiś okres czasu, zanim ona zacznie się nieść. Wiadomo, tutaj ten okres może być krótki, może to być tydzień, półtora, ale mimo wszystko warto to wziąć pod uwagę przy ogólnej hodowli. Czy to jest opłacalne? Myślę, że na bardzo dużą skalę jest opłacalne. Z tym, że tak jak mówię, trzeba mieć bardzo olbrzymią wiedzę, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby się nie wkopać. Drugi temat jest taki, są naprawdę, słuchajcie, inne rentowne biznesy, firmy, które można założyć przy jakimś tam kapitale, a niekoniecznie stawiać kurnik, bo tutaj jest dużo przeróżnych formalności, weterynarz i tym podobne, mogę Wam kiedyś nagrać odcinek. I też trzeba to wziąć pod uwagę, więc myślę, że jeżeli już mamy jakiś kapitał ulokowany, to są inne biznesy, na które my możemy te pieniądze poświęcić. I tak, no ale na dużą skalę, na bardzo dużą skalę myślę, że jakiś tam zarobek na pewno z tego jest, no nie dokłada się do tego. Więc tak, no tutaj akurat to, co my hodujemy, no to bardziej hobbystycznie. Ja kiedyś myślałem o tym, słuchajcie, żeby właśnie coś hodować. Może będziemy kiedyś coś hodować na większą skalę, tego nie wiem. Może jak się kanał trochę rozwinie, ktoś będzie zainteresowany, widzowie będą zainteresowani, to też możemy coś pomyśleć, się zastanowić. Na obecną chwilę, tak jak mówię, czy to jest rentowne? Ciężko powiedzieć. Na bardzo dużą skalę na pewno, ale teraz słuchajcie, stawiać kurnik za 300 tysięcy czy za 400, a nawet milion, to wydaje mi się, że lepiej te pieniądze włożyć w inny biznes, bardziej stabilny, czy w jakieś nieruchomości, zainwestować. Jest wiele innych branż, którymi można się zająć i też można wyjść na plus. Także myślę, że to akurat, jeżeli lubicie kury,
Możecie się bawić, kombinować, aczkolwiek mówię, no są inne branże, na których naprawdę można zarobić, a tutaj to jest po prostu bardzo dużo roboty. Też później trzeba zatrudniać ludzi, bo samemu się tego wszystkiego nie ogarnie. Także tak, ale już tak podsumowując, słuchajcie, jeżeli chodzi o rentowność, to tak jak już wspomniałem, a co do samej hodowli, no to tak, mieć mniej kurek dla siebie na jajeczka, kontrolować stan tych jajek pod tym względem, że karmić te kury odpowiednimi rzeczami, tymi, którymi my chcemy, czyli zbożami albo innymi warzywami, to myślę, że jak najbardziej warto. Ale też jeżeli mamy kogoś zaprzyjaźnionego, możemy te jajeczka kupić, to też nie musimy koniecznie tych kurek hodować. Kanał jest poświęcony głównie właśnie jajkom i kurom, więc na tym się skupiam. Co do jakichś tam kwestii biznesowych, może już nie będę się teraz odnosił, bo nie o tym jest odcinek, ale tak, warto się na tym skupić. Słuchajcie, jeszcze tak, no wiadomo, oprócz tego dochodzi weterynarz, potem jak mamy większą liczbę kur, powiedzmy, no nawet nie mamy ich zarejestrowanych, no to tam powiedzmy weterynarz czy inna służba nie będzie w to ingerowała, no ale w momencie, kiedy już mamy większą hodowlę, chcemy to zarejestrować, wchodzą różne tam prawne koszta. Może to nie są duże koszta, ale mimo wszystko jakieś są i tak. Teraz tak, kupując tą kurę za 30 zł, zobaczcie, kupujemy tą kurę za 30 zł, czekamy półtora miesiąca, wkładamy pieniądze, powiedzmy tą 16-tygodniową, sprzedajemy jajeczka. Jajeczko sprzedajemy powiedzmy za 90 groszy. Zobaczcie, kiedy kura znosi, powiedzmy, co drugi dzień, przyjmijmy, że znosi jajka. No to zobaczcie, po jakim czasie nam się może to zwrócić. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że musimy kupić paszę. Pasza waży 25 kg, około 50 zł, powiedzmy, już taka pełnoporcjowa. Jeżeli mamy swoje zboża, no to już każdy musi we własnym zakresie to wyliczyć, ile mu to wychodzi. Także no tak to, moi drodzy, niestety wygląda. Czy warto? Słuchajcie, jeżeli lubicie kury, można się bawić, mówię, jakiegoś biznesu, pieniądze bym przeznaczył pewnie na coś innego, aczkolwiek ja to ja, a każdy ma inne podejście, więc jeszcze tak odniosę się może do kurek tych kupionych, powiedzmy tych 20-tygodniowych, czy takich z jajeczkiem, bo też dużo ludzi takie kupuje. Słuchajcie, to wszystko zależy. My nie kupujemy takich kurek, bo to jest loteria. Wolimy kupić kury z małym grzebieniem, jeszcze takie młodziutkie, które po prostu jeszcze jajek nie znoszą i później te jajka zaczną znosić, mamy pewność. Bo często jest tak, że się można nadziać i kupujecie kury, słuchajcie, wyniesione, albo kury, które już są z jajkiem, a tak naprawdę to są jakieś stare kury, które mają nogi zrogowaciałe i tydzień, dwa, trzy i po prostu mogą zdechnąć w naszych warunkach, bo też nie wiemy, czy to nie są kury fermowe, nieprzystosowane do takich warunków. Także musimy to wszystko sprawdzać. Ja nie mówię nie takim kurom, ale trzeba to wszystko sprawdzać, monitorować i wtedy można cokolwiek więcej powiedzieć. Ok, tu wam akurat teraz się przeszedłem do królików, pokazuję, ale już wracamy, zobaczcie, tam są kurki, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Słuchajcie, tutaj też planujemy a propos zdjąć tą siatkę, tak jak już wspominałem, i tam mają sobie po wybiegu kurki dreptać. Także tak, o paszy powiedziałem, o cenie kury powiedziałem, o ryzyku tego, że kura może zdechnąć powiedziałem, o cenie jajka powiedziałem, w zależności od regionu. Także wydaje mi się, że takie najważniejsze informacje wam przekazałem. Jakieś oświetlenie, witaminy dla tych kur i tym podobne rzeczy również warto wziąć pod uwagę. No i wiadomo, czas, który musimy na to poświęcić, to też jest bardzo cenne aktywo, na które musimy zwrócić uwagę. Dobrze, słuchajcie, trzymajcie się, to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.